Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób podłączyć pada F710 Logitecha do Windowsa 10. Generalnie sposobów jest parę. Są propozycje w internecie, można znaleźć odnośnie wgrania sterownika na nowo w menadżerze urządzeń dla po prostu sterownika bezprzewodowego Xbox 360. Nie zawsze to działa. Ja wgrałem to raz i po kolejnym włączeniu komputera już mój pad w ogóle był nierozpoznawalny w menedżerze urządzeń. Po podłączeniu do innego portu USB zadziałało, ale znowu tylko chwilowo. Dlatego tutaj poszukałem pewniejszego sposobu, no i znalazłem, chciałbym Wam go zaprezentować. Pierwsze, co musimy zrobić, to ściągnąć ze strony Logitecha, z supportu Logitecha, link oczywiście w opisie, taki sterownik, który nam pozwoli na właśnie połączenie tego urządzenia. Mamy tutaj takie niebieskie G, wybieramy oczywiście Windowsa, który nas interesuje, no w moim przypadku jest to Windows 10, nie wybieramy już tutaj konkretnej wersji, tak jak w tym przypadku 60 czy 32-bitowej, to nie ma to znaczenia. Od razu po prostu klikamy sobie download, ściągamy, najlepiej na pulpit, żeby było pod ręką, zaraz powiem czemu, i już mamy to, można powiedzieć, zainstalowane. To nie jest żaden instalator dodatkowy, czyli po prostu to już działa. Dlaczego trzeba mieć to na wierzchu? Tak jak i odbiornik do pada też gdzieś na wierzchu. Odbiornik do pada, no po pierwsze w ogóle dlatego, że no, samo zakłócanie sygnału jest dość częste w padzie F710, więc no najlepiej jak najmniejszą odległość jednak mieć między padem a odbiornikiem dla zmniejszenia tych zakłóceń. Natomiast dlaczego sam sterownik? Ze względu na to, że za każdym razem, kiedy będziemy chcieli zagrać w grę na padzie, właśnie tym będzie trzeba to uruchamiać. Tylko muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W momencie, kiedy to uruchomimy, to nie działa inny pad. Także jeżeli chcielibyśmy na zmianę pograć sobie na padzie, który jest kablowy, czy też inny bezprzewodowy, może się okazać, że po prostu nie damy rady. Co do innych tytułów, innych gier, które wymagają dwóch, trzech padów i na przykład klawiatury, tak jak na przykład w grze Rocket League, na split screenie, żeby zagrać, napiszę osobny poradnik, także tutaj na razie zajmiemy się tylko tym, jak podłączyć samą F710 do Windowsa 10. No i skoro mamy już ściągnięty ten plik, odpalamy go, mamy właśnie instrukcję, że inne pady mogą nie działać, nie, żeby nic z nimi tutaj nie kombinować, i dodatkowo, żeby właśnie sprawdzić, czy baterie mamy aktywne, no i tutaj cała instrukcja zresztą możecie sobie przeczytać po odpaleniu tego programu. No i tutaj idziemy sobie dalej. I co musimy zrobić? No właśnie, dlaczego pod ręką tutaj powinien nam się znajdować odbiornik, ze względu na to, że za każdym razem będziemy musieli go wypinać i wpinać. Jeszcze raz, ze względu na właśnie tę instrukcję, żeby to zadziałało. No i pierwszy punkt właśnie. Wypinamy odbiornik z portu USB. Wyciągamy jedną baterię z pada. Z powrotem wciągamy do portu USB konektor i bateryjka z powrotem do pada. Mamy na to 30 sekund, jak zresztą to odliczanie było pokazane, zresztą jest napisane w czwartym punkcie, w ciągu 30 sekund włożyć baterię z powrotem. No i właśnie tutaj mamy, że jest zrobione i zaraz zaprezentujemy, czy nam to działa. Weźmy sobie grę Wiedźmina 3. I pierwsze co, od razu po ruszeniu gałką nam się zmienia, właśnie ruszę teraz myszą, ruszę gałką, widać, że się zmienia w prawym dolnym rogu sterownik od razu, który nam działa. Także jak widać, wszystko jest w porządku, wszystko działa. Także dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że pomoże. Do zobaczenia.